Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia Stephen King, cztery pory roku, wiosna nadziei, skazani na Szałszęg. Z angielskiego przełożył Zbigniew Królicki. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Sądzę, że w każdym stanowym i federalnym więzieniu Ameryki jest taki facet jak ja facet, który może wszystko załatwić. Ręcznie skręcane papierosy, kopciuch trawki, jeśli ją lubisz, butelkę brędy, aby uczcić ukończenie szkoły przez syna lub córkę, czy prawie wszystko inne oczywiście w granicach rozsądku. Nie zawsze tak było. Przybyłem do szołszeng mając zaledwie 20 lat, i jestem jednym z niewielu członków nielicznej, szczęśliwej rodziny przyznających się do tego, co zrobili. Popełniłem morderstwo. Wykupiłem polisę ubezpieczeniową na nazwisko mojej żony, o trzy lata starszej ode mnie, a potem uszkodziłem hamulce Chevroleta Coupé, który jej ojciec dał nam w prezencie ślubnym. Wszystko poszło tak, jak zaplanowałem. Nie przewidziałem, że zjeżdżając z Castle Hill do miasta, zatrzyma się i zabierze sąsiadkę z niemowlęciem. Hamulce puściły i samochód przeleciał przez krzaki na granicy miasta nabierając szybkości. Przypadkowi przechodnie powiedzieli, że musiał jechać ponad 50 mil na godzinę, kiedy uderzył w postument posągu ofiar wojny domowej i stanął w płomieniach. Nie przewidziałem także, że zostanę schwytany, ale tak się stało. Dostałem do żywocie. W stanie Maine nie ma wyroku śmierci, Lecz prokurator okręgowy postarał się, żeby skazano mnie za wszystkie trzy śmierci i orzeczono trzy dożywocia, do odsiedzenia jedno za drugim. Na długi, długi czas pozbawiało mnie to szans na zwolnienie warunkowe. Sędzia nazwał mój czyn ohydną, potworną zbrodnią, którą w istocie był, ale teraz to już przeszłość. Na pożółkłych stronach koło wielkie nagłówki ogłaszające wyrok wyglądają trochę zabawnie i staromodnie obok wiadomości o Hitlerze, Mussolinim i poczynaniach Roosevelta. Pytacie, czy się tu zrehabilitowałem? Nawet nie wiem, co to słowo oznacza, przynajmniej w odniesieniu do więźniów i systemu penitencjarnego. Sądzę, że to termin używany przez polityków. Może ma jakieś. Inne znaczenie i może będę miał okazję je odkryć, ale dopiero w przyszłości. Czyli w czymś, o czym więźniowie uczą się nie myśleć. Byłem młody, przystojny i z biednej dzielnicy miasta. Sypiałem ze śliczną, posępną, upartą dziewczyną, która mieszkała w jednym z ładnych, starych domów przy Carbon Street. Jej ojciec zgodził się na małżeństwo, pod warunkiem, że podejmę pracę w jego firmie optycznej, i zdobędę sobie w niej pozycję. Przekonałem się, że w rzeczywistości chciał mieć mnie na oku i w zasięgu ręki, jak nieposłusznego psa, który nie jest całkiem oswojony i może ugryźć. W końcu nagromadziło się między nami tyle nienawiści, że zrobiłem to, za co siedzę. Gdybym mógł cofnąć czas, nie popełniłbym tej zbrodni, jednak nie jestem pewien, czy to oznacza, że jestem zrehabilitowany. W każdym razie nie zamierzam opowiadać Wam o sobie. Chcę powiedzieć Wam o facecie, który nazywał się Andy Dufresne. Zanim jednak opowiem Wam o Endym, muszę wyjaśnić kilka rzeczy o sobie. To nie potrwa długo.